Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big yeah. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Powiem wam tak szczerze, że już wczoraj miałam coś dla was nagrywać i żałuję, że tego nie zrobiłam, bo spędziliśmy naprawdę super dzień. Byliśmy w bardzo fajnym miejscu. Ale na to wszystko jeszcze przyjdzie czas i wszystko wam pokażemy. No, natomiast dzisiaj już postanowiłam, że na 100% muszę tego daily vloga dla was nagrać, bo trochę się za wami stęskniłam. Także zapraszam do oglądania. Jest tutaj ze mną Filip, którego za chwilę będę ubierała, ale najpierw idę ubrać Wikusię i ją uczesać, bo to zawsze schodzi się najdłużej. Ranko dla Wiktorii przyszykowałam, ostatnio zrobiłam jej zamówienie na Zarze i kupiłam naprawdę fajne ciuszki. Mam tutaj taką bluzkę, za chwilę ją jeszcze przeprasuję z kieszonką, ona jest taka dość szeroka. I do tego takie spodenki, a jeszcze z takich ładniejszych bluzeczek to zamówiłam jej coś takiego. Rękawki ma przepiękne. Jak oglądacie mnie na Instagramie, to już widzieliście te rzeczy, ale nie każdy ma Instagram, więc pokazuję również i tutaj. A z rzeczy, które Wiktoria wybrała sobie sama, to jest taka spódniczka różowa na szelkach. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Cześć wam! Powiedz cześć wam! Cześć wam! Moja modeleczka, jak widzicie, już ubrana. Jeszcze tylko musimy się uczesać. Odwrócisz się? Pokażesz, jakie masz długie włosy już? Zobaczcie, jakie ona ma długie włosy. Jeszcze miała warkocza, więc... są troszeczkę pokręcone. Miłej zabawy. Będziesz się teraz chwilę bawiła jeszcze? Tak. Patrz, Wiktoria, wiosna! Kto wymazał butę? Wika! Od tego? No. No już wracamy, słuchajcie. Posiedzieliśmy trochę u Daniela mamy. I jeszcze wybieramy się na spacer, bo pogoda jest dzisiaj naprawdę bardzo ładna i musimy skorzystać. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że jeszcze nie wiem, czy w tym momencie pójdziemy na spacer, jak tylko dojedziemy pod blok, czy może za jakąś godzinkę, no zobaczymy. Widzicie, tak się stęsknili, że już musieli się chociaż na chwilę spotkać. A tak poważnie przyjechaliśmy po sukienkę, bo pożyczam od Karoli, o ile będzie dobra. Sukienkę na wesele, taką wiecie, zwiewną w kwiatki. Bardzo mi się podoba. Wygląda pięknie i mam nadzieję, że i na mnie będzie wyglądała dobrze. Sukienka przymierzona pasuje idealnie. Nawet chciałam ją odkupić od Karoliny, ale nie chcę sprzedać. Pokaż się. A Daniel w garniturze ślubnym jeszcze. Chcemy iść na wesele dzisiaj. Idziemy. Tak mi się spodobała ta sukienka Karoli, że przebuszowałam cały internet i kupiłam taką samą, prawda? Tak. Więc będę miała taką, ona będzie fajnie pasowała do kurtki jeansowej, żeby wiecie, tak oprócz wesela nałożyć, tak po prostu, w zwykły dzień. Daniel pojechał ćwiczyć, a ja robiłam dzieciaczkom zdjęcia. Nie wiem, czy coś z tego wyszło, bo dzisiaj zdecydowanie ze mną nie współpracowali. Ale zobaczymy, może akurat coś się wybierze. Jakoś nie mogłam dzisiaj ich uchwycić, no ale może akurat coś tu się znajdzie. Oprócz tego, że dzisiaj dzieciaczkom zrobiłam zdjęcie, to jeszcze dodałam zdjęcie z Danielem na Instagram. Filip dzisiaj miał turbo długą drzemkę, przed chwileczką wstał i jest bardzo wyspany, teraz się trochę tutaj bawi. Kusia już przebrana, bo się chlapie, bawi się taką lalką, ta lalka płacze jak się ją nakarmi. No i ma fajną frajdę i się bawi. Kto tak śpiewa? Filip śpiewa?
Uwaga, uwaga! Wiktoria będzie śpiewała! Niestety Wiktoria nie chce śpiewać. Uwaga, uwaga, co robi nasza córka? Maluje się. Kto robi makijaż? Kto to się tak maluje? Co? Fruziu ty. Asi Lipek śpiewa. Witam was bardzo serdecznie w drugiej części, w drugim dniu tego vloga. Jak widzicie, ja jeszcze bez makijażu, w piżamie, ale prawda jest taka, że przed chwilą wstałam i od razu chwyciłam za kamerę, bo wczoraj miałam jednodniową przerwę, Wiki złapała jakiś katar, ale spokojnie, dzisiaj już jest lepiej i stwierdziłam, że dzisiaj to już się na pewno do was odezwę i tego vloga dokończę. Zapraszam do dalszej części filmu. Jestem na etapie robienia obiadu. Towarzyszy mi Filipek i Wiktoria, która zajada teraz serek. Obiadek zjedzony, położyłam Filipa spać. Wiktoria bawi się teraz u siebie w pokoju, a ja zajadam coś słodkiego, bo umówmy się, nagrywaliśmy film z testem słodkości, no i przecież nie może to się zmarnować, prawda? Daniel kończy za 1,5 godziny pracę, także wtedy nastawię po prostu jakiś ryż albo kaszę i zjemy razem obiadek. Pomniałabym wam pokazać, ale dostałam wcześniejszy prezent od męża. Złoty łańcuszek, idealnie pasujący do moich kolczyków, jest przepiękny, taki jak sobie zamarzyłam. I w tym roku po prostu stwierdziliśmy, że prezenty damy sobie troszeczkę wcześniej, bo urodziny mam dopiero 2 maja i mogę już nosić ten pierścionek, chciałam powiedzieć, łańcuszek. Przed chwilą nagrałam dla was Instastory o tym, że jutro postaram się dodać wam tego vloga. Dzisiaj czeka mnie na pewno montowanie i wiecie co, chciałam pojechać do moich rodziców, żeby Daniel posprzątał w aucie, my byśmy troszeczkę na dworze pobyli z Wiktorią, a teraz patrzę przez okno i widzę, że my... no za chwilę będzie padało. Będę teraz przez okno patrzeć, co to takie białe, a to stokrotki, normalnie przyłapałam wiosnę. Jednak się udało, nie pada i możemy jechać. Jedziemy? Daj rączkę. My już w autku, czekamy na Daniela, on poszedł jeszcze tylko po gondolę, bo chciałabym wystawić na sprzedaż nasz wózek i chyba już powoli przymierzamy się do kupna takiej, wiecie, zwykłej spacerówki. Widzicie to niebo? Od razu humor lepszy. Oczywiście kawka na dworze, coś super. Zrobimy zdjęcie.
Chodź, zrobimy zdjęcie. A, ja się boję. Co to śpi za smok? Smoku, wstajemy. Wróciliśmy do domu. Ja teraz będę grała w karty, w pamięć z Wiktorią. Jeszcze zrobię nam tak na szybko jakąś może kolację. I bawimy się. Gramy w karty, tak? O, takie same. Takie same. Znalazłaś parę. Dzień dobry, moi drodzy. Wczoraj się z wami nie pożegnałam. Nie wiem, jak to się stało, ale wyleciało mi to z głowy, dlatego dzisiaj do was przychodzę. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Oczywiście zapraszam was już na kolejny, który pojawi się niebawem. I co? Dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.